Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Mateusz Magdziarz, witam serdecznie w drugiej kawie i zapraszam na rozmowę. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Ryszard Zębaczyński, pan prezydent miasta Opola. Witam serdecznie. Kłaniam się nisko. Kawa jest, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, panie prezydencie. Pan długo unikał spotkań przed kamerami, wypowiedzi publicznych, obecności w programach, wywiadów. Dlatego dzisiaj jest święto, to mogę rozmawiać. Jestem chorobowym, więc muszę unikać namiotu pracy. Właśnie, znamiona pracy, ale to jest chyba tak, jak pana obserwowałem w ciągu ostatnich miesięcy, to tej pracy się do końca chyba nie dało uniknąć i jakoś nie wierzę w to, że był pan zupełnie wyłączony z tego, co się działo w ratuszu. Jest tak zwany monitoring w systemie nadzoru kierowniczego. Ja w ramach tego monitoringu próbowałem czasami coś podpowiedzieć urzędującemu prezydentowi, co powinno być lepiej zrobione, no chociażby marketing na basenie ostatnio. No właśnie, był pan na basenie i niektórzy mówią, że kolokwialnie swoją wizytą na basenie pan pozamiatał. Niektórzy z pana kolegów z Platformy robili wielkie oczy, zaskoczeni. Czy to jest tak, że chwila pobytu na tym chorobowym z daleka od tej polityki to taki dystans, który pozwala na troszeczkę inne spojrzenie, może nawet takie trochę bardziej odważne, jeśli chodzi o słowa krytyki? Zdecydowanie tak. Tutaj mam bardzo ciekawe obserwacje, ale jeśli chodzi o ten basen, to ja jestem perfekcjonistą. Można było to zrobić z ludźmi, dla ludzi i byłoby zupełnie co innego. Ja bym nie musiał skakać do basenu, żeby ratować honor władzy lokalnej. No a tradycja nagle załamała się. Widzę, panowie się zbierają. No to co miałem zrobić? Skoczyłem. Skoczył pan, ale rozumiem, że przeziębienia nie było. Nie. Także... Panie prezydencie, wiele osób pewnie zastanawia się, jak zdrowie prezydenta Opola, to znaczy jak te ramy czasowe, które pan sobie określał jeszcze tuż przed operacją, potem po operacji, jak one mają się na dziś, no i czy faktycznie jest tak, że wiosną prezydent wraca do Opola do pracy? Nie, jeszcze zimą, 20 lutego wracam, tu się kończy okres, powiedzmy, poświęcony na rehabilitację, no i wierzę, że będzie wszystko dobrze, tym bardziej, że doskonałe umiejętności lekarzy, którzy mnie prowadzą, pozwalają na wykorzystanie całej inżynierii, gdzie poczynając od neuronów, a kończąc na geometrii wykreśnej, wszystko pomogło mi pokonać chorobę. I już, że tak powiem, z tą chorobą na nowo uczy się pan żyć? No, uczy się żyć. Tu mam komputer jeden, tu mam drugi, dwa systemy zasilania czynne 7 lat. Także to jest komfort bardzo duży. Proszę mi powiedzieć, jak mocno utrudnia to funkcjonowanie na co dzień? Czy to jest tak, w ogóle że... można o tym zapomnieć. Właśnie na tym problem polega, że człowiek zapomina i nagle coś dźwignie czy coś, a to nie jest specjalnie wskazane. Natomiast do pracy umysłowej idealne. Do pracy umysłowej idealne. Tak. Panie prezydencie, a w ciągu tych ostatnich tygodni nie było tak, że jak już sobie pan tak z dystansu popatrzył na to wszystko, co się w Opolu dzieje i mam takie wrażenie, że chyba nic poważnego pana nie ominęło, to znaczy nic nie wysypało się w mieście kompletnie tak, żeby miasto nie poradziło sobie bez pana, to nie było takiej refleksji, że a, może faktycznie wrzucę na wolny bieg i już z tym powrotem dam sobie spokój? Nie, dlatego że zawsze poważnie traktowałem wyborców. Jeżeli deklarowałem pełną kadencję, to staję na głowie. Jednak po pójściu na tę operację było aktem też odwagi większej niż skok do basenu. Żeby być sprawnym i do końca wypełnić swoje obowiązki, to po pierwsze. Po drugie, w mieście zaszły bardzo istotne zmiany. Kiedyś główną siłą napędową rozwoju Opola był budżet. Myśmy pompowali pieniądze w infrastrukturę, żeby miasto jakoś ruszyło z miejsca. Dzisiaj główną siłą napędową jest gospodarka w mieście, budujące się nowe fabryki, które aż trudno zliczyć, jest 11, łącznie z tymi, które już zaistniały. No więc to jest po prostu zupełnie inna sytuacja, kiedy my jesteśmy tylko wsparciem rozwoju miasta. Staramy się to wykorzystać. Ostatnia nasza misja amerykańska powiodła się bardzo dobrze. Nawiązaliśmy kontakty z kooperantami Polarisa, więc nadzieje na następne inwestycje rosną. I na tym rzecz polega właśnie, żeby nie wszystko pompować środkami budżetowymi,
żeby miasto samo się rozwijało. Przykład Zakrzowa jest też dobitny. Każdy, kto zna tą dzielnicę jako dzielnicę biedy i innych niedomagań, dzisiaj się może zorientować, gdzie jest, bo wszystko nowe, nowe. A to są pieniądze nie z budżetu, tylko inwestorów. Klimat jest wokół miasta świetny. Wspomniał Pan o amerykańskiej misji. Mamy Święto Bożego Narodzenia. Wysłał Pan kartkę bożonarodzeniową Arkadiuszowi Wiśniewskiemu? Nie, ale jesteśmy w kontakcie telefonicznym. No troszeczkę mnie dziwią niektóre jego występki. Postępowanie jest mało dyplomatyczne, ale widocznie taką drogę polityczną sobie wybrał. Ja mu wróżę w przyszłości sukcesy, ale musi jeszcze troszeczkę popiołu po głowie posypać, bo jednak pokora w polityce jest ważniejsza niż racja. A prawdą jest to, że pan bronił Arkadiusza Wiśniewskiego przed zwolnieniem z ratusza z funkcji wiceprezydenta? Nie. Nie, ja uważam, że kooperowanie innych radnych jest występkiem dostatecznym do tego, żeby uznać, że rozbijając klub radnych działa się na szkodę i nie można być zastępcą prezydenta, pomimo wielu innych atrybutów i zalet. Z jednej strony w tamtej sytuacji mieliśmy Arkadiusza Wiśniewskiego, z drugiej strony Marcina Ociepę, jak wiemy, przewodniczącego klubu koalicyjnego. No i dużo mówiło się o tym, że te rozmowy, jak pan to określił, kaperowania, właśnie ta dwójka przeprowadzała między sobą. Czy to jest tak, że jednak Marcin Ociepa jako koalicjant był dużo cenniejszy niż wiceprezydent Wiśniewski z Platformy? Na ten temat nic nie wiem, żeby pan Ociepa. Nigdy nie słyszałem takiej tezy. Pierwszy raz słyszę, więc nie chcę się do tego odnosić. Ja uważam, że każdy jest suwerenem, jeżeli ktoś jest wiceprezydentem, to jest, odpowiada za swoje czyny od początku do końca. A teraz obaj panowie, tak się mówi w kuluarach, że mogą wystrzelić w przyszłym roku z nowym projektem politycznym. Jakby pan widział takie no, działania? Na pewno się do tego szykują, ale czy im się uda przekonać wyborców, to nie wiem. Wyborcy nie lubią świeży towar, ale też patrzą na jego wiarygodność. 2014 rok to będzie rok pod wielkim znakiem wyborów, bo tych wyborów będzie bardzo dużo. Jaka jest pana prognoza na ten 2014 rok dla Platformy? Jak pan widzi szansę tego ugrupowania zarówno w skali tych wyborów euro, jak i tutaj lokalnie, jak i ogólnokrajowo? To jest trudne pytanie. Ja myślę, że nigdy nie było pewnej zgodności losów Platformy w kraju i w Opolu. Platforma w Opolu ma dużo większe zaufanie niż w kraju. Myślę, że w Opolu powinno być zgodnie z myślą, z tym, że nie wiem, kto będzie tym prezydentem. Nie jestem taki genialny, żeby dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że najlepszy z możliwych kandydatów, partyjny lub bezpartyjny, ale wystawiony przez Platformę, obdarzony przez nią zaufaniem. A gdyby miał pan na dzień dzisiejszy wskazać taką osobę, to komu udzieliłby pan najszerszego poparcia jako były prezydent? O ile w ogóle by go pan chciał w takiej formie udzielić? Pierwszy tu, że nikogo nie poprę. Panie prezydencie, dziękuję serdecznie za rozmowę, a państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.